Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek naszego przeglądu technologicznego newsów, które pojawiły się na łamach Komputer Świata w ostatnim tygodniu. W tym wydaniu skupimy się na wieściach o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która oczywiście nie pozostała bez wpływu na świat nowych technologii. Zapraszam do oglądania. W kwestii bieżących wydarzeń na Ukrainie panuje prawdziwy szum informacyjny, więc przyłączamy się do apelu władz, aby wiedzę o tym konflikcie czerpać przede wszystkim z pewnych, sprawdzonych źródeł. W sieci już teraz nie brakuje nierzetelnych materiałów prezentujących rzekome wydarzenia trwającego konfliktu, a będące w rzeczywistości spreparowanymi nagraniami z gier wideo, czy też wideo prezentującymi wydarzenia inne niż opisane, które miały miejsce lata wcześniej w zupełnie innej części świata. Z krótkiego raportu przygotowanego przez Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych wynika, że na terenie Polski działa kilka prorosyjskich grup, których zadaniem jest wprowadzenie szumu informacyjnego poprzez udostępnianie nieprawdziwych informacji. Nie wierzcie więc we wszystko, co na temat konfliktu na terenie Ukrainy znajdziecie w sieci. Pamiętajcie, by podwójnie sprawdzać źródło, które tego typu treści udostępnia. W Polsce obowiązuje trzeci stopień alarmowy CRP, czyli Charlie CRP. Nasz kraj jest obecnie wystawiony na większe ryzyko cyberataków, co potwierdził Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. W ostatnim czasie odnotowano więcej prób ataków, w tym również na polskie serwery rządowe. Z informacji przekazanych przez Cieszyńskiego wynika, że próbowano zaatakować stronę Izby Rozliczeniowej oraz rządowe serwery. Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa twierdzi także, że próby takie są cały czas monitorowane i na razie udaje się je odpierać. Przy okazji Cieszyński wyjaśnia, że czwarty stopień alarmowy Delta CRP zostałby wprowadzony dopiero po skutecznym ataku na konkretny element naszej infrastruktury. Grupa hakerska Anonymous wzięła na cel strony internetowe rosyjskich instytucji państwowych oraz usługodawców sieciowych. W wyniku akcji udało się wyłączyć część z nich, a w przypadku innych znacząco zakłócić pracę. Wiele witryn do tej pory nie zostało przywróconych. Co więcej, można spodziewać się kolejnego uderzenia anonimowych. Grupa poinformowała na oficjalnym twitterowym koncie, że wypowiada wojnę cybernetyczną rosyjskiemu rządowi. Stało się to krótko po tym, jak hakerzy pochwalili się wyłączeniem strony propagandowej stacji Russia Today News, która zresztą jest obecnie usuwana z platform telewizyjnych na całym świecie, w tym również w Polsce. O ile jednak ten portal już przywrócono do działania, to wiele innych do tej pory jest niedostępnych. Inwazja Rosji na Ukrainę połączona jest niestety również z atakami na krytyczne systemy informatyczne atakowanego państwa. By im zapobiec, rząd ukraiński szuka ochotników w podziemiu hakerskim, którzy mogliby brać udział w cyberwojnie przeciwko rosyjskim wojskom. W specjalnym poście dedykowanym tej sprawie czytamy m.in. o możliwości przesyłania swoich aplikacji za pośrednictwem dokumentów Google'a. Obecnie trwa weryfikacja zgłoszeń i sprawdzanie, czy nie ma wśród nich rosyjskich agentów. Stworzenie tego typu zespołu mogłoby być niezwykle istotne, gdyż Rosjanie znani są z udanych ataków m.in. na elektrownie i systemy wodne. Przeprowadzona w 2015 roku operacja rosyjskich hakerów spowodowała spore szkody i odcięcie od prądu ponad 225 tysięcy Ukraińców. Konflikt ukraińsko-rosyjski odbił się również echem na rynku kryptowalut. Wraz z rozpoczęciem inwazji duże spadki zanotowały wszystkie najpopularniejsze wirtualne pieniądze. Wycena bitcoina spadła poniżej 35 tysięcy dolarów, dawno niewidzianego w notowaniach tej waluty. Duże przeceny zanotowały także Ethereum, Ripple i Solana. Każda z tych walut obniżyła swoje ceny o blisko 13%, a jeden z największych spadków odnotowało Avalanche. W tym przypadku inwestorzy odczuli spadek wyceny o 20%. Aktualnie cały rynek kryptowalut powoli odrabia straty wywołane wczorajszym rozpoczęciem konfliktu. Praktycznie wszystkie najważniejsze wirtualne waluty znajdują się już na plusie o nawet 10-11%. Oczywiście zachęcam Was także do śledzenia Komputer Świata. Znajdziecie tam bieżące doniesienia o rosyjskiej inwazji na Ukrainę z uwzględnieniem właśnie tego technologicznego jej oblicza. A ode mnie na dziś to tyle. Trzymajcie się w zdrowiu. Do zobaczenia.